Nie wiem, czy wiecie, ale Rockstar uprasza się o cierpliwe oczekiwanie na wieści o GTA 6. Hej, witajcie, ja jestem Shayson, to jest kolejny odcinek z serii GTA 6, w którym opowiadamy sobie troszeczkę o przeciekach, o takich informacjach, jakie mamy ostatnio na czasie na temat GTA 6. Ostatni tweet odpowiadający na tweet innego użytkownika od strony Rockstar po dość długim okresie zupełnego ignorowania się pytań na temat GTA 6 został zabrany głos, co prawda nie jest on zbyt taki treściwy, ale zawsze to coś. Rockstar nie jest zbyt skory do oficjalnego udzielenia jakichkolwiek informacji na temat GTA 6, lecz co ciekawe, nie wypiera się już prac nad GTA 6. Oznacza to, że twórcy nie mówią nam, ej, my nie pracujemy jeszcze nad GTA 6, a mówią po prostu, że mamy na razie czekać na jakąś zapowiedź. I to właśnie ostatnio jeden z użytkowników na Twitterze zapytał się oficjalnego profilu Rockstara, a ten poinformował go, że nie dysponuje jeszcze żadnymi informacjami w zakresie GTA 6, a wszystkie nowinki pojawią się na Rockstar Newsletter, taka stronka, gdzie Rockstar co tydzień daje informacje na temat Red Dead Redemption oraz GTA Online. Nie oznacza to oczywiście, że mają nas gdzieś. Pewnie sami pracownicy podzieliliby się jakimiś informacjami, lecz po prostu nie mogą, a nie chcą ignorować użytkowników, ponieważ jak wiecie, Grand Theft Auto to potężna marka. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy Rockstar odbija pytania od fanów o GTA 6, ale w ostatnich miesiącach firma w ogóle nie reagowała na zaczepki dotyczące kolejnego Grand Theft Auto. Być może, ale nie jest to oficjalne, wraz z premierą nowej konsoli, nowych konsol, pod koniec tego roku nie dowiemy się czegoś więcej na temat Grand Theft Auto 6. Na razie no nic nie wiemy i zgodnie z zaleceniami twórców mamy uzbroić się w cierpliwość i bawić się wciąż w Grand Theft Auto Online. Jak wiecie, plotki o GTA 6 pojawiają się już od kilku lat. Przynajmniej na razie bezpośrednio z Rockstara nic nie wypłynęło, co mogłoby potwierdzić, że będzie to GTA 6, GTA Vice, czy tam się w ogóle będzie działo i o czym będzie tematyka gry. Lecz chyba najprawdopodobniej sama gra pojawi się na PlayStation 5 i Xboxie Series X. A co do tego, to nawet Take-Two nie pokusiło się o przybliżony termin premiery, ani na tym, na czym się pojawi sama gra, także musimy domyślać się tylko. Także jak wy macie jakieś przemyślenia lub jakieś ciekawostki, jakieś artykuły ciekawe, czy to polskie, czy zagraniczne, to piszcie w komentarzach, chętnie sobie poczytamy, może na ten temat zrobię jakiś kolejny odcinek. Na razie wam dziękuję, widzimy się w kolejnym odcinku już za niedługo. Na razie, cześć, do następnego.